panów zechce zareagować. Bardzo proszę się przedstawić do członków komisji przy okazji. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Urbaniak i jestem sekretarzem zespołu zadaniowego do spraw projektu Interfejs w Gdyni. Projekt Interfejs realizowany jest w ramach programu współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Ten konkretnie projekt trwa od maja 2009 do kwietnia 2012. W tym projekcie biorą udział cztery państwa z Unii Europejskiej, Niemcy, Dania, Szwecja oraz Polska oraz partnerzy z Rosji. Budżet projektu to 1,5 miliona euro, natomiast budżet Gdyni w projekcie wynosi 150 tysięcy euro. Głównym zadaniem projektu jest rewitalizacja niezmotoryzowanego transgranicznego ruchu pasażerskiego oraz stworzenie wygodnej i przyjaznej dla środowiska alternatywy dla podróży w regionie południowego Bałtyku poprzez rozwój atrakcyjnych połączeń transportowych. Oprócz tego celem projektu jest zintegrowanie pasażerskich przewozów morskich z systemem pasażerskiego transportu miejskiego oraz wdrażanie rekomendowanych w obszarze Unii Europejskiej praw pasażerów w transporcie lądowym i morskim. Jeżeli chodzi o zadania projektu Interfejs na terenie Gdyni, to jest to badanie i rozwój potencjału przewozów pasażerskich w komunikacji morskiej jako alternatywy lub uzupełnienia systemu transportu miejskiego w Gdyni. Harmonizacja usług operatorów transportu publicznego w celu wzmocnienia ich efektywności, jakości usług i usunięcia wąskich gardeł w obsłudze pasażerów promów, statków wycieczkowych i żeglugi przybrzeżnej. Uzupełnienie systemu transportu miejskiego o brakujące ogniwa, osobowy transport przybrzeżny. Opracowanie i wdrożenie standardów minimalnych w zakresie usług pasażerskich w celu poprawy infrastruktury w terminalach obsługi pasażerów na terenie miasta. Promocja i rozwój żeglugi pasażerskiej bliskiego zasięgu z i do Gdyni w obszarze regionu południowego Bałtyku. Włączenie systemu morskich połączeń pasażerskich do systemu zbiorowego transportu miejskiego w Gdyni zintegrowanego z systemem transportu publicznego w obszarze metropolitalnym Zatoki Gdańskiej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej terminali. Mówiąc tak jednym zdaniem, interfejs polega na tym, jest to szeroko pojęta obsługa klienta i chodzi o to, żeby jak najbardziej poprawiać jakość tej obsługi. Jak to rozumiem, z treści uzasadnienia tego projektu, jakby istotą czy przyczyną tej zmiany jest zmiana czego? Znaczy wejście Gdyni w zadania miasta Gdańska. Tak, jest przejęcie działań, które pierwotnie miał mieć Gdańsk w interfejsie, natomiast Gdańsk z niewiadomych nam tak naprawdę przyczyn zrezygnował z prowadzenia tego projektu. Czytacie jako tak krótko streścić te zadania Gdańska, które przejmują w tym projekcie? Generalnie Gdańsk miał bardzo podobne, czy też te same zadania, które ma Gdynia. Tak naprawdę no, chodziło dokładnie o to samo. Ale my zwiększamy zaangażowanie nasze finansowe, tak? Słucham? My zwiększamy nasze zaangażowanie finansowe w ten projekt, jako miasto tak, Gdynia. Tak, tak. Początkowo było 100 tysięcy euro, natomiast w tej chwili zakłada 150 tysięcy. Będziemy robić to samo, tylko więcej? Dlaczego więcej pieniędzy daje? Generalnie zmieniają się poszczególne koszty dotyczące na przykład jeżeli chodzi o budżet dotyczący czy partnerów, czy zaangażowanych partnerów ze strony polskiej, zwiększył się tutaj budżet. Zwiększył się nieco budżet na inwestycje. Na przykład taką inwestycją będzie ustawienie telebimów, jeden w centrum miasta, drugi w okolicach terminalu promowego, na którym będą wyświetlane na przykład informacje i o mieście, o atrakcjach turystycznych, o połączeniach promowych i o na przykład transporcie publicznym. Także tutaj na przykład też kwoty zostały powiększone. No i też zostały zwiększone kwoty dotyczące ekspertyz, dotyczących właśnie na przykład transportu publicznego, czy możliwości harmonizacji rozkładów jazdy, promów i
komunikacji miejskiej, czy też na przykład dostępności do terminali promowych, takich jak ulokowanie przystanków transportu publicznego. Te rzeczy strategiczne wymagają pewnie jeszcze tam ułożenia, ale czy tam jest lokalizacja tego centrum na Stoczekach i gdzie? Podejrzewam, że będą to okolice dworca głównego PKP, gdyż planowane jest uruchomienie połączenia autobusowego, tak zwanego shuttle bus, który będzie kursował od terminalu promowego przez centrum Gdyni. Takim najlepszym chyba miejscem byłoby dworzec główny PKP, dlatego że jest to taki dość duży węzeł komunikacyjny, umożliwiający również przejazd powiedzmy kolejką do Sopotu czy Gdańska. I ten autobus będzie również jechał później do Sopotu i do Gdańska. Ale takim najlepszym miejscem będzie okolica dworca głównego PKP. No i oczywiście w tej chwili istniejący terminal pasażerski przewodnika Stena Line, dlatego że on jest partnerem głównym projektu. Mam pytanie, bo pan wspomniał, że właściwie nie wiadomo, dlaczego Gdańsk wystąpił, ale tutaj w treści uzasadnienia, że głównie z przyczyn braku połączenia promowego Gdańsk-Bałtyk. Jak mam to rozumieć, czyli nie wiadomo, to jest jakieś to zdanie, które przeczytałem. Znaczy my nie mamy konkretnych informacji z Gdańska, natomiast nie wiem, jakie są układy Gdańska z Bałtyckiem. Jeżeli chodzi o Gdynię, to jest bardzo duża szansa na uruchomienie takiego połączenia jeszcze w tym roku, z tego względu, że w Bałtycku 27 maja tego roku otrzymaliśmy pismo z Bałtycka o tym, że został otwarty do użytku nowy terminal pasażerski, w związku z czym Grupa Gdańska chce przystąpić do realizacji takiego połączenia pomiędzy Gdynią i Bałtyckiem, które dotychczas, czy w pewnym okresie, w latach poprzednich było realizowane jako rejs wycieczkowy jednodniowy, natomiast teraz będzie możliwość wpłynięcia do portu zawinięcia i stworzenia na przykład wycieczek do Kaliningradu. I również infrastruktura w Gdyni została też przystosowana do obsługi tego typu połączeń. Czyli ten mały terminal żeglugi gdańskiej został przystosowany do odprawy pasażerów. A czy to nie ma coś wspólnego z, no generalnie z tym, że Gdańsk tnie po kosztach w związku ze swoją sytuacją? Takie jakieś sygnały nie docierały? Nic nie wiadomo po prostu. Niestety. To ostatnio na początku czerwca odbyło się takie walne zgromadzenie, taka rada nadzorcza, znaczy walne zgromadzenie rady nadzorczej projektu. Żegluga Gdańska oficjalnie została wpisana jako partner projektu, także nacisk na nich, jeżeli chodzi o przystąpienie do tego, znaczy o uruchomienie tego połączenia, jest dość duży z naszej strony jako koordynatora projektu, jak i ze strony głównego koordynatora, jakim są Niemcy i miasto Rostock. I z ich strony też jest dość duże zaangażowanie. Z tego co wiem, takie ogólne informacje do nas docierają, że bardzo zależy im na uruchomieniu takiego. Drugie pytanie. W uzasadnieniu jest mowa o ruchu bezwizowym. Zdaje się, że taki ruch możliwy jest w przypadku bardzo krótkich 72 godzinnych wycieczek, także 3 dni dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Partnerami są gminy bądź miasta, miasta tych państw, które przystępują. Rola strony rosyjskiej, czyli bałtyjska, jest nieco inna, prawda? Bo nie wiążą go choćby tego typu zobowiązania, które wynikają z prawa europejskiego. W jaki sposób my zabezpieczamy sobie interes z tym jednym konkretnym partnerem, czyli z Bałtyckiem? Czy oni podpiszą według obowiązującego prawa europejskiego, czy też to będzie jakaś hybryda, jakieś takie skrzyżowanie,
czegoś, co do tej pory między miastami występowało, a tym, co prawo europejskie nakazuje? Z tego, co wiem, to u nich została właśnie uchwalona... Uchwała Rady Miasta? Uchwała... To jest bodajże na poziomie wręcz ministerstwa u nich. Właśnie a propos udogodnień dla pasażerów z Unii Europejskiej, aby mogli podróżować w te 72 godziny w ruchu bezwizowym. I również na poziomie ministerstwa zapadły te decyzje o utworzeniu tego terminalu pasażerskiego w Bałtyku. Także tutaj to jest dość scentralizowane. Nie ma żadnych niebezpieczeń, że to mając zagwarantowane trudowy pobyt z możliwością zejścia, możemy się spotkać z odmową nierealizowania tego. Nie. Nie powinno być takiej sytuacji. Ale może. Nie, no jasne, to z powodu może być.